dzisiejszym programie zobaczymy. Akcja odbicia zakładników w prowincji Paktika, przeprowadzona przez komandosów z Lublińca, wprowadziła tę formację do historii. Otworzyła również drogę polskim wojskom specjalnym do grupy najlepszych tego typu jednostek w świecie. Zobaczmy, jak przebiegała legendarna akcja Sledgehammer. Podczas święta żandarmerii wojskowej żołnierze z oddziału specjalnego tej jednostki szykują się do wyjazdu. Przed nimi niebezpieczna misja w Republice Środkowoafrykańskiej. Centralna Biblioteka Wojskowa obchodzi swoje 95. urodziny. Z tej okazji światło dzienne ujrzały najcenniejsze eksponaty, jakie pozostają w jej zbiorach. Wojskowe zakłady łączności odkrywają przed nami tajniki współczesnej wojskowej komunikacji. W warszawskiej siedzibie żandarmerii wojskowej zebrali się przyjaciele szkarłatnych beretów, by wspólnie obchodzić święto tej formacji. Spotkanie było jednocześnie pożegnaniem dla żandarmów z oddziału specjalnego w Mińsku Mazowieckim, którzy wyjeżdżają na misję do Republiki Środkowoafrykańskiej. Żandarmeria wojskowa jako formacja policyjna, policji wojskowej, jest między innymi powołana do tego, żeby zabezpieczała głównie siły zbrojne, wszystkie instytucje ministerstwa wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej. W pełnym tego słowa znaczeniu. Prowadzenie nie tylko walki z korupcją, walki z przestępczością czy z pilnowaniem porządku, ale również i z zabezpieczeniem bojowym najważniejszych obiektów strategicznych. Od lutego tego roku misji w Republice Środkowoafrykańskiej służy polski samolot transportowy C-130 Hercules z załogą. Teraz do ogarniętego wewnętrznym konfliktem państwa udaje się kontyngent naszej żandarmerii. Żołnierze z Mińska Mazowieckiego będą częścią 120 kontyngentu europejskich sił żandarmerii. Całe siły unijne w Republice Środkowoafrykańskiej liczą łącznie około 1000 żołnierzy. Kierujemy do misji w Republice Środkowoafrykańskiej to, co mamy najlepszego w naszych formacjach żandarmeryjnych. Z punktu widzenia przygotowania, wyszkolenia indywidualnego i także wyszkolenia zbiorowego całej jednostki, wyposażenia, wydaje mi się, nie można zgłosić żadnych uwag pod tym adresem. To będzie trzecia misja afrykańska naszych sił żandarmeryjnych po Kongo i po Czadzie. Także pewne doświadczenie operacyjne, pewne tak zwane lessons learned z operacji na tym kontynencie również mamy w wojsku. Będziemy stacjonować w bazie, która około 800 żołnierzy. Baza międzynarodowa, polskie żołnierze będzie 50, 20 żołnierzy oddamy, będzie działalność bojową prowadzić w międzynarodowej kompanii. Kompania to będzie francusko-hiszpańsko-polska i ci żołnierze będą wykonywać działania bojowe. Pozostali żołnierze to jest głównie zabezpieczenia logistyczne dla tych żołnierzy i 5 żołnierzy też będzie wkładem narodowym do różnych komórek tam w dowództwie. Polska od tego roku praktycznie już jest pełnym członkiem Europejskich Sił Żandarmerii. Tam na misjach, z tego względu, że w skład Europejskich Sił Żandarmerii wchodzi 6 narodowości, więc żeby ujednolicić, wprowadzono jednolite elementy umundurowania. Beret, odznaka na ramieniu. To są symbole wspólne dla tych sił. Nasz oddział specjalny z Mińska Mazowieckiego na co dzień my się szkolimy ze służby patrolowej, konwojowej, ochrona VIP i te zadania będziemy też realizować w rejonie Republiki Środkowej Afryki. Są to profesjonaliści dobrze przygotowani do realizacji swoich zadań, znający język angielski, język francuski, potrafiący się porozumieć ze społecznością, bez potrzeby nawet tłumaczy. Żandarmeria wojskowa utrwala swoją pozycję, utrwala swoje znaczenie. Rośnie rola żandarmerii wojskowej, rośnie zapotrzebowanie na aktywność, na profesjonalizm żandarmerii wojskowej w międzynarodowym środowisku wojskowym. W Afganistanie walczyliśmy z różnymi przeciwnikami, wszyscy byli niebezpieczni. Natomiast ludzie, z którymi przyszło nam się zmierzyć w Szaranie, to byli najbardziej groźni i zdeterminowani przeciwnicy, jakich możemy sobie wyobrazić. Byli to zamachowcy, samobójcy.
Polskie siły specjalne zostały uznane za jedne z najlepszych wśród państw NATO. Przeszły pomyślnie testy na poligonach, lecz prawdziwym źródłem ich międzynarodowego uznania są akcje w terenie. Do historii misji wojskowych przeszła akcja nazwana Sledgehammer, Młot Kowalski, w czasie której uwolniono zakładników z budynku telekomunikacji w prowincji Paktika. O 8.30 usłyszeliśmy ostrzał. Natychmiast wyszliśmy z biura. Dowiedziałem się, że terroryści dotarli do budynku telekomunikacji. Mieli na sobie mundury wojsk afgańskich. Byli przygotowani, mieli ładunki wybuchowe i kałasznikowy. W tym czasie dwie osoby, które zostały ranne, przewieziono do szpitala. Dwie inne przetrzymywano w budynku. Jedna z nich była policjantem. Obie były ranne. Zwróciłem się do komendanta Centrum Współpracy i gubernatora o pomoc ze strony wojsk polskich oraz naszej jednostki szybkiego reagowania. W początku naszej bytności w prowincji Paktika naszym głównym zadaniem było przygotowanie miejscowych sił specjalnych. Ten proces zaczął się kilkanaście miesięcy wcześniej. Włożyliśmy bardzo duży wysiłek w to, aby te nasze pododdziały zgrać. Natomiast nie mieliśmy nigdy wcześniej takiej sytuacji bojowej, gdzie moglibyśmy te umiejętności praktycznie sprawdzić i wykorzystać. W przypadku sytuacji zakładniczej mamy do czynienia z takim czynnikiem jak presja czasu. Mamy do czynienia z tym, że wielokrotnie przeciwnik w niektórych momentach jest panem sytuacji. On się spodziewa szturmu, on jest przygotowany, zdeterminowany. W operacji Sledgehammer mieliśmy do czynienia z terrorystami, którzy byli gotowi poświęcić życie do samego końca, walcząc o swoje i zabijając wszystkich zakładników, jeśli tylko będą mieli na to możliwość. Od momentu pierwszego strzału wiedzieliśmy już po tych początkowych, szczątkowych informacjach spływających, że będzie to operacja wyjątkowa. Zanim weszli tam nasi chłopcy z oddziałem afgańskiej policji, były dwa szturmy, które zakończyły się niepowodzeniem i lokalne siły bezpieczeństwa poniosły straty. Moi koledzy, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, mieli dosłownie kilkanaście minut na zanalizowanie sytuacji, przygotowanie szturmu i wypracowanie decyzji, jak zaskoczyć przeciwnika, żeby on się nie spodziewał kolejnego szturmu i żeby odbyło się to sukcesem. Do budynku dostaliśmy się tymi schodami przeciwpożarowymi. Terroryści się nas nie spodziewali ataku z tego kierunku. Naszym celem było jak najszybsze dotarcie do zakładników i unieszkodliwienie terrorystów. Bardzo ciężko jest w tego rodzaju zadaniu uzyskać element zaskoczenia. Trzeba bazować na analizie danych, którą uzyskujemy w momencie, jak znajdujemy się w takiej sytuacji na obiekcie. Możemy korzystać z doświadczeń nieudanych wcześniejszych szturmów, tak jak odbyło się to w tamtej sytuacji. Ten korytarz przebyliśmy już walcząc. Po kolei pomieszczenia, aż dotarliśmy do tego pomieszczenia, w którym byli przetrzymywani zakładnicy. Podczas akcji zneutralizowaliśmy czterech zamachowców samobójców. Byli to ludzie wyszkoleni, najprawdopodobniej w Pakistanie, dokładnie znający taktykę działania wojsk, przede wszystkim sił konwencjonalnych, policji. Pierwszą moją myślą było sprawdzenie, czy mam wszystkich ludzi i czy nic im się nie stało. Przeorganizowaliśmy swój pododdział. Budynek należało dosyć szybko opuścić, dlatego że tam cały czas było to zagrożenie minowe. Udało nam się uratować życie ludzi niewinnych. My żeśmy przeżyli i będziemy mogli dalej wykonywać swoją robotę. Komunikacja jest dziś podstawowym warunkiem funkcjonowania wojska.
musi być niezawodna, mobilna i bezpieczna. Takie właśnie systemy powstają dziś w Wojskowych Zakładach Łączności w Zegrzu. Spółka Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 w Zegrzu istnieje już blisko 60 lat. Pierwsze lata działalności firmy to były głównie remonty sprzętu. Lata 90. to jest duży przełom. Spółka opracowała nowy wyrób, ruchomy węzeł łączności cyfrowej, który był przełomowym wyrobem, ponieważ był to pierwszy wyrób cyfrowy. Dzięki systemowi Stoczek możemy budować cyfrową łączność szyfrową na odległość 20 do 40 km na terenie Polski. Jaki sprzęt jest wykorzystywany w Afganistanie, był wykorzystywany w Iraku. Sprawdził się świetnie, bo zapewnił możliwość pracy w podwyższonej temperaturze żołnierzom od momentu, kiedy jesteśmy na misjach. Dzięki temu systemowi możemy stworzyć małą sieć teleinformatyczną. Możemy podłączyć do niego analogowe, jak i cyfrowe telefony i puścić to używając albo satelity na drugi koniec świata, albo używając radiolinii 20 do 40 km. Wojskowe zakłady łączności już od jakiegoś czasu są związane z łącznością satelitarną. Do tej pory dostarczyły już określoną ilość stacji satelitarnych do rozwijania w dowolnych warunkach klimatycznych. Oczywiście Wojskowe Zakłady Łączności posiadają swoje centrum zarządzania sieciami. W związku z tym jesteśmy w stanie zarządzać zbudowanymi sieciami, jesteśmy w stanie pomóc armii w konfiguracji tych sieci, jesteśmy w stanie nadzorować te sieci. W Centrum Łączności Satelitarnej pełnione są dyżury całodobowe. Jedna zmiana trwa 12 godzin. Tu wszelkie informacje są między innymi przekazywane. Mamy na bieżąco łączność z PKW, łączność z Kosowem, zarówno łączność poprzez komputery, jak również łączność telefoniczną. Także wszelkie problemy, jakie mogą pojawić się w działaniu tego sprzętu, mogą być natychmiast zgłaszane do nas. Ponadto dzięki temu wydysponujemy oprogramowaniem do monitorowania całego tego sprzętu satelitarnego. Możemy bardzo wcześnie reagować na wszelkie pojawiające się symptomy, które mogą w dalszej przyszłości prowadzić do usterek i zakłóceń w pracy tego sprzętu. W momencie odbioru danej aparatowni od nas z zakładu, załoga, która będzie na tym sprzęcie pracowała, przyjeżdża do nas, ma okazję się zapoznać z tym sprzętem na miejscu, jak również tutaj w sali podczas wykładów, poznać budowę całej aparatowni w środku, jak również tą wiedzę mogą sprawdzić później na terenie zakładu. Załogi mogą sobie rozwinąć te aparatownie jeszcze u nas na placu, zanim od nas wyjadą, sprawdzić tak naprawdę od A do Z w działaniu ten sprzęt pod każdym względem. Znajdujemy się w kabinie bezodbiciowej laboratorium badawczego, w której dokonujemy pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej obiektów. Będziemy badać urządzenie pod względem generowanych zakłóceń elektromagnetycznych, które mogłyby spowodować przechwycenie informacji przez inne wrogie nam siły. Musimy przede wszystkim sprawdzić, czy podczas działania urządzenia nie wnosi ono zakłóceń zawierających jakieś informacje w przewody zasilające oraz czy nie generuje fali radiowej, zakłóceń radiowych w samą przestrzeni, które można potem przechwycić. Dopóki urządzenie nie spełni norm, będziemy musieli powtarzać badania i poprawiać konstrukcję. Kadra inżynierska, zaplecze laboratoryjne predysponuje spółkę do uczestnictwa w dużych, złożonych projektach. Jednym z takich projektów jest właśnie Tarcza Polski, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W ramach realizacji tego projektu spółka odpowiedzialna jest za integrację systemów łączności. Głównym wyrobem wykorzystywanym w ramach tego systemu jest widoczny ruchomy węzeł łączności cyfrowej, ale również wykorzystywany będzie dorobek spółki w zakresie łączności satelitarnej.
Centralna Biblioteka Wojskowa obchodzi 95-lecie swojego powstania. Przez cały ten czas gromadzi, udostępnia i zabezpiecza dla przyszłych pokoleń dorobek publicystyczny wojska oraz osób i instytucji zajmujących się wojskowością. To niezwykła placówka, która działa na styku wojska i ludności cywilnej. Z jej zbiorów może korzystać każdy, kto tylko ma na to ochotę. Trochę ciekawostek o bibliotece. Powierzchnia magazynów biblioteki 40 tysięcy metrów kwadratowych to obszar 3 ligowych boisk piłkarskich. Do września 1939 roku udostępniano około 30 tysięcy woluminów rocznie. Od 1989 roku udostępniamy średnio 60 tysięcy woluminów rocznie. Od roku 1919 szacunkowo przyjąć można, że udostępniliśmy ponad 5 milionów egzemplarzy. To jest naprawdę bardzo dużo. Przed 2 laty ruszyła Biblioteka Cyfrowa Zbrojownia, która ma ponad 3200 obiektów, czyli 160 tysięcy skanów wykonanych na naszych skanerach, na naszych 2 skanerach. To jest ogromna ilość pracy pracowników naszej firmy. W tej chwili mamy 700 tysięcy jednostek, czyli gdyby te wszystkie jednostki nasze biblioteczne ułożyć w linii prostej, byłoby to ponad 12 kilometrów. Z okazji 95-lecia powołania biblioteki na specjalnej wystawie zaprezentowano najstarsze dokumenty ze zbiorów CBW. Chcieliśmy pokazać to, co mamy w naszych zbiorach, naprawdę najcenniejsze. Od najstarszych dokumentów królewskich poprzez starodruki, rękopisy, dokumenty życia społecznego, książki, czasopisma. Prezentujemy najcenniejszy dokument. Jest to przywilej na dostawę owsa dla wojska, podpisany przez króla Zygmunta Augusta w 1569 roku. Szczególne miejsce w naszych zbiorach zajmują pamiątki z okresu Powstania Warszawskiego. Jest to dziennik sierżanta Edwarda Krauzego oraz zdjęcia wykonane przez niego. Jest to również sanitariuszka z Powstania Warszawskiego Janiny Bohdanowicz wraz z jej pamiętnikiem z Oflagu, gdzie pamiętnik zawiera wpisy jej koleżanek, które były razem z nią. Oraz mamy nuty Marsz Mokotowa, pieśń okresu Powstania Warszawskiego. Tutaj mamy zgromadzone dokumenty, które przetrwały pożar biblioteki spowodowany bombardowaniami na początku wybuchu II wojny światowej. Zostały one przez bibliotekarzy wyrzucane przez okno. Z 500 tysięcy jednostek bibliotecznych w 1939 roku po II wojnie światowej, po zniszczeniach Powstania Warszawskiego, ocalało niecałe 5 tysięcy egzemplarzy. Odbudowa zbiorów ciągnęła się aż do początku 90. lat, bo wówczas osiągnęliśmy ten poziom, który mieliśmy we wrześniu 1939 roku. Losy biblioteki doskonale ilustrują upór nas, Polaków, w budowaniu instytucji niezbędnych dla naszego trwania. I kiedy nasi potomkowie będą w przyszłości kolejne rocznice biblioteki obchodzić, to myślę, że tamto spalenie biblioteki, kompletowanie już będzie tak odległą przyszłością, że będzie tylko wspominane jako ciekawostka. Ja chciałem serdecznie panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom podziękować za codzienną pomoc Kancelarii Prezydenta w tych kwestiach historyczno-wojskowych. Bylibyśmy o wiele bardziej nieporadni, gdyby nie wsparcie merytoryczne ze strony biblioteki. Można sobie tylko życzyć, żeby tego rodzaju pomoc można było czerpać ze wszystkich polskich placówek, ale i tak nie jest tym najgorszej. Raz jeszcze serdecznie dziękuję.